Dzień dobry, nazywam się Paweł Burzyński, umiem znanie giełda z drugiego etapu Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Tym zadaniem mieliśmy dany ciąg oraz pewną liczbę k. Na tym ciągu mogliśmy wykonywać następujące operacje. Mogliśmy brać pewną liczbę w jednym momencie i tyle traciliśmy, biorąc tą liczbę. A następnie, mówiąc traciliśmy, mam na myśli odejmujemy ją od wyniku, a następnie brać jakąś dalszą liczbę i dodawać ją do wyniku. I znów bierzemy następną liczbę, odejmujemy ją i bierzemy następną i dodajemy. I tak na przemian możemy odejmować i dodawać. Było to w treści zadania ukazane jako kupowanie i sprzedawanie akcji na giełdzie. I naszym zadaniem było zmaksymalizowanie sumy różnic takich kolejnych par liczb. Przyjmijmy przykładowo k równe 5 i taki ciąg liczb i przyjrzyjmy się na tym przykładzie, jak może działać nasz algorytm. Zauważmy przede wszystkim, że jeżeli to k jest nieparzyste, to nigdy nam się nie opłaca wykorzystać tej ostatniej operacji, ponieważ ona zawsze będzie odjęciem jakiejś liczby, więc no, nie opłaca nam się odejmować jakiejś liczby, a następnie nie mieć z tego żadnego zysku, ponieważ zawsze zmniejszy nam to wynik, a więc tutaj tak naprawdę interesuje nas podłoga z k podzielone przez 2 pary, czyli w tym przypadku to będą dwie pary. Możemy tutaj zauważyć, że optymalnym wynikiem w tym przypadku będzie wzięcie tej jedynki i tej ósemki, które da nam 7, a potem tej dwójki i tej siódemki, która da nam 5, w sumie wynik 12. Zastanówmy się, jak możemy dojść do takiego ciągu. Taka reprezentacja liczb nie będzie niestety sprzyjała rozwiązaniu tego zadania w optymalnej złożoności czasowej, ale możemy zamienić sobie ten ciąg na ciąg różnic między nimi. Mianowicie, jeżeli mamy dwie liczby, to zamieniamy je na różnice. Czyli tutaj napisałem ciąg powstał w ten sposób, czyli 1 minus 7 to jest minus 6, 3 minus 1, 2, 5 minus 3, 2, 2 minus 5 minus 3, 4 minus 2, 2 i tak dalej. No i zauważmy teraz, że jeżeli weźmiemy jakąś liczbę, no to nigdy nie opłaca nam się wziąć osobno tej dwójki i osobno tej czwórki, zawsze je złączymy. Tak, bo po przeinterpretowaniu zadania z tego na to tak naprawdę interesuje nas podłoga z k przez 2 spójnych podciągów o sumarycznej maksymalnej sumie. Więc zauważmy, że nigdy nie opłaca nam się przerwać jakiegoś podciągu tutaj, zawsze możemy wziąć cały spójny przedział tych liczb. No i zauważmy również, że nigdy nie opłaca nam się brać ujemnej liczby z początku ani z końca, ponieważ w żaden sposób nie ma to szansy zwiększyć nam wyniku. Oczywiście opłaca się czasem wziąć ujemną liczbę. Przykładowo tutaj opłacałoby nam się wziąć podciąg o sumie 4 plus 6 minus 3. 7 zamiast samej czwórki lub samej szóstki. I tak też okazuje się w optymalnym rozwiązaniu. A więc możemy od razu przekształcić ten ciąg, usuwając ujemne liczby na początku i na końcu i zbijając liczbę o tym samym znaku na spójnym przedziale do jednej liczby. Otrzymujemy taki ciąg. Zauważmy, że gdyby k było dostatecznie duże, optymalnym rozwiązaniem byłoby po prostu wzięcie wszystkich dodatnich liczb. Ale niestety nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. No i musimy tutaj jakoś zoptymalizować nasz wynik. I zauważmy teraz, że możemy to robić zachłannie. Możemy brać dokładnie tyle razy, ile brakuje nam tutaj tych tokenów z zadania, aby wziąć wszystkie dodatnie liczby. Możemy wziąć trzy liczby i zbić je w jedną. Albo dwie ujemne z dodatnią w środku i zbić je w jedną ujemną. Albo dwie dodatnie z ujemną w środku i zbić ją w jedną dodatnią. Zauważmy, że po takiej operacji będziemy mieli ciąg, w którym jest dokładnie o jeden mniej dodatnich liczb i zmniejszymy nasz wynik o możliwie najmniejszą wartość. Tak? Bo zawsze będziemy wybierali tą liczbę, która ma najmniejszą wartość bezwzględną. Jeżeli wybierzemy liczbę dodatnią, no to ona nam po prostu zniknie z wyniku, po prostu będziemy musieli ją wyrzucić. No i te dwie liczby tutaj możemy od razu zbić do jednej ujemnej. Zauważmy również, że jeżeli wrzucimy liczbę ujemną, na przykład tą minus trójkę, to tak naprawdę dorzucimy ją do naszego wyniku kosztem łączenia tych dwóch liczb w jedną. Zastanówmy się teraz, jak możemy to dokładnie zrobić. No tutaj możemy zastosować kolejkę priorytetową, czy też kopiec.
który będzie nam trzymał te wszystkie liczby i za każdym razem zwracał tą, która jest najmniejsza co do wartości bezwzględnej. No i zobaczmy, jak ten algorytm będzie działał na tym przykładzie. Tutaj na początku pozbędziemy się tej dwójki, zamieniając minus piątkę, dwójkę minus trójkę w jedną minus szóstkę, a następnie pozbyjemy się tej minus trójki, ponieważ ona teraz ma najmniejszą wartość bezwzględną, zsumując te dwie liczby do 10, odjąć 3 to jest 7. No i tutaj dostajemy ten ciąg. 7 i 5 sumuje się do 12, mieliśmy właśnie wziąć tylko dwie liczby, więc naszym optymalnym wynikiem będzie tutaj 12. Jeszcze jedną ważną rzecz trzeba zauważyć, że jeżeli bierzemy liczbę najmniejszą co do wartości bezwzględnej, to zawsze będzie tak, jak założyliśmy, czyli jedna liczba w środku i dwie liczby po bokach zamienią nam się na liczbę ujemną, a jedna liczba ujemna w środku i dwie dodatnie po bokach zamienią nam się na liczbę dodatnią, ponieważ ta wartość jest mniejsza co do wartości bezwzględnej, mniejsza równa co do wartości bezwzględnej niż te po jej bokach. I w ten sposób otrzymujemy rozwiązanie, które działa w złożoności liniowej względem n dodać k, n k razy logarytm z n i złożoność pamięciowa jest liniowa. Dziękuję.